Gabriel Waliszko, witam Państwa i dziś zapraszam na spotkanie z trenerem, którego nazwisko jest ostatnio odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Jerzy Matlak, trener reprezentacji Polski Siatkarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Pan jest trenerem kontrowersyjnym? Tak, tak, tak. Przez całe życie o mnie mówiono. Przez całe życie moje, dajmy na to, zawodowe. A trwa to już prawie 40 lat. Zawsze były jakieś przy mojej osobie kontrowersje, ale raczej wtedy, w tamtych czasach i trochę wcześniej związane z tym, że, no, że akurat się prowadzę zespoły klubowe, czy w jakimś tam okresie reprezentacje Polski również, no, łączyły się one raczej, moje nazwisko łączyło się z dużymi sukcesami w pracy. Teraz to nazwisko łączy się raczej z krytyką po Mistrzostwach Świata. 9. miejsce to jest sukces czy porażka, tak szczerze, panie trenerze? Tak szczerze, to jest coś pomiędzy sukcesem a porażką, bo same Mistrzostwa Świata wykazały, że mogliśmy zająć może nie dużo, ale mogliśmy zająć wyższe miejsce na pewno. Natomiast ranking światowy, który bardzo szczegółowo odpowiada, na jakim miejscu w danym momencie jest drużyna, no więcej zgadza się z tym, co akurat się zdarzyło na Mistrzostwach Świata. Jesteśmy na 8. miejscu w rankingu światowym. Przesunęliśmy się z tego miejsca z 11. z tamtego roku na 8. w tym. Zajęliśmy 9. miejsce na Mistrzostwach Świata, czyli jesteśmy w pobliżu tego miejsca, które wskazują nam te rankingi. Natomiast tak jak wszyscy widzieli, i zawodniczki, i ja, i widzowie, mogłoby być na tych mistrzostwach, no, gdyby nie ratio po meczu z Turcją. To na pewno pierwsza grupa 5-8. Właśnie te cztery piłki zabrakło, cztery, prawda? Piłki zabrakło, do miejsca 5-8. O których po prostu no, długo się nie da zapomnieć. Ale kiedy te cztery piłki tak naprawdę można było zagrać lepiej, to nie mecz z Turcją i nie to ratio było najważniejsze. Najważniejszy był pierwszy mecz z Japonią i tak będę myślał do końca życia, że po prostu kiedy prowadziliśmy 2-0, była 10-minutowa przerwa dla reklam, jak to zwykle u gospodarzy bywa. Troszeczkę ona nas tam z rytmu wybiła i już w trzecim secie mogliśmy mecz zakończyć, a już po prostu, ponieważ się tego nie udało zrobić, to czwarty set przy stanie 22-19 dla nas. Brakowało nam 3 piłki do zakończenia tego meczu i wtedy podejrzewam, że gralibyśmy nawet o medale. A pan ma sobie coś do zarzucenia? Coś by pan zmienił? Wie pan, trener prowadząc zespół w takim meczu, gdzie to był jeden z najdłuższych, chyba drugi pod względem czasu rozgrywania meczu, bo trwa 2 godziny 30 minut mecz, na inauguracji przy, mówię, 10-tysięcznej publiczności japońskiej, może popełnić jakieś tam, dajmy na to, być może w konsekwencji drobne czy większe błędy, czy tam różnego rodzaju głupoty, że akurat Glinki nie było wtedy na boisku w tym meczu, w jakimś tam momencie decydującym akurat o wyniku, prawda? Co jest zupełną nieprawdą, bo była cały czas, kiedy indziej, gdzieś jej nie było, ale akurat nie w tym meczu. Jakby zarzuca się panu za mało treningu siatkarskiego podczas mundialu i słaba mobilizacja w momentach, kiedy trzeba było te 4 punkty jednak więcej ugrać, że nikt z boku nie podpowiadał. Jak pan się odnosi do tych zarzutów? No, to są po prostu niestety tak zwane fakty medialne, niesprawdzone i nie przez nikogo nie były autoryzowane. W meczu z Turcją, kiedy chodziło o te 4 nieszczęsne punkty, zespół sam ustami kapitana Oli Jagiełło prosił, żeby nie informować ich w czasie meczu o tym, jaka tam jeszcze jest różnica do zniwelowania, bo po prostu one będą grały ze wszystkich sił jak najlepiej i to może tylko przeszkodzić. I to była prośba od nich do sztabu szkoleniowego, do nas, dajmy na to, żeby po prostu tego nie mówić. A czy faktycznie tego treningu siatkarskiego nie było za mało? Tak, powiem szczerze, że z tym zarzutem mogę się w pełni zgodzić. Natomiast nie wynikało to z naszej niechęci do pracy lub z jakichś planów takich czy innych. Powiem, że od początku naszego pobytu w Japonii, a byliśmy tam od 21, znaleźliśmy sobie salę do trenowania, tam na siłownię i to korzystaliśmy z tej oferty, że mieliśmy 2,5 do 3 godzin salę. Wprawdzie bez Teraflexu, ale uważam, że w tym okresie akurat tych 6 dni wystarczająca. Potem, kiedy weszliśmy tak zwany rytm gry czy pobytu w Japonii, które były przez organizatorów wszystko załatwiane, no to dostawaliśmy tak jak każdy zespół. Godzinę czasu sali
na którą się trzeba było dojechać jeszcze godzinę i wrócić również. Robiliśmy wszystko i miałem dwóch menadżerów, którzy po prostu wykłócali się, pisaliśmy protesty do WVB, za które zostaliśmy jako jedyna drużyna upomnieni tym, że chcemy więcej, że chcielibyśmy po prostu w jakichś normalnych warunkach. Wszystko, co było narzucone przez organizatorów, musieliśmy wykonywać bez szorania. A prezes Mirosław Przedpełski, który ma świetne kontakty w światowej siatkówce, dzwoniliśmy do niego, działał, próbował coś załatwiać. Dostało mu się nawet również za to, że my oficjalnie na piśmie zaprotestowaliśmy w tej materii, o której rozmawiam, jako jedyna z drużyn tam uczestniczących, no to się zrobiła taka awantura, że po prostu potem już nic nie mogliśmy załatwić. Zostaliśmy w dobrej wierze, no chcąc po prostu pewne rzeczy sobie zorganizować lepiej czy więcej. Wspomnę tutaj na przykład o odnowie, bo akurat nie było mowy o tym, gdzie zespół był przez miesiąc czasu. Akurat w hotelu nie było możliwości odnowy, bo nie było basenu czy jakichś tam takich wodnych zabiegów. Panie trenerze, konkretnie. Andrzej Niemczyk mówi, drużyna była źle przygotowana techniczno-taktycznie. Komentarz mój w sprawach pana Andrzeja Niemczyka to jest taki, że ponieważ łączy nas tam jakaś tak zwana wspólna niechęć od tamtego roku trwająca. Po prostu ja go oskarżyłem i w dalszym ciągu to robię o wypadek mojej żony, która po prostu po jego napaściach i tak dalej, w tym stylu właśnie, jeszcze gorszym. No, wylądowała ciężko chora w szpitalu i do dzisiaj tego ślady są. Powiem tylko tak, że pan Andrzej Niemczyk mógł w 2006 roku uczestniczyć w Mistrzostwach Świata i wtedy mógłby być tak zwanym facetem, który mówi i wie, o czym mówi. 2006 rok to był ostatni, ten przed tymi mistrzostwami, co tutaj się odbyły. Ze względów jednak takich, o których wszyscy dobrze wiedzą, co to było dwa tygodnie przed tymi mistrzostwami, odwołano go z tej funkcji, ponieważ nie bywał na treningach, no dajmy na to, nie wiedział w ogóle, co robi i co się w ogóle dzieje przy tym zespole, który wtedy aktualnie trenował. Pożegnał się wtedy z Małgosią Glinką, która zrezygnowała z kadry, zarzucając mu nieobecność na treningach, nie wiedzę o tym, co mówi, co robi. Dlatego no, nie powinien, czy nie jest w stanie powiedzieć, co powinno być na Mistrzostwach Świata, bo on nigdy na nich nie był akurat. Akurat był na Mistrzostwach Europy i chwała mu za te dwa medale. Natomiast to, co robi w tej chwili dla polskiej siatkówki, już nieważne to, że obraża mnie, ale obraża wszystkich, którzy nastali po nim, bo takie same kłopoty miał Bonita, tak samo mają. Dzisiaj zarzuca różne rzeczy, nie wiedząc po prostu w ogóle tak naprawdę, co tam się działo, w jaki sposób to wszystko było zorganizowane i co to znaczy technika, taktyka lub ta czy inna zawodniczka. To trener, który jest przy tym zespole, no, ma dużo większą wiedzę niż ktoś, co siedzi w wygodnym fotelu i chce opluwać swoich następców. Tak to wygląda w interpretacji pana Andrzeja Niemczyka i mówi, robi to od dłuższego czasu. Panie, nie wiem, czy na zamówienie, czy z własnej nieprzymuszonej chęci. Natomiast słucham pana, patrzę na pana, to jest taki żal. Pan jest przykro, czy to bardziej jest złość? Nie, ponieważ kiedyś byliśmy długie lata przyjaciółmi. I ta przyjaźń, może za duże słowo, ale taka znajomość siatkarska i szacunek wzajemny trwała prawie przez 30 lat, to co on dzisiaj robi, to po prostu niech skomentują może inni, a nie ja. Ale fachowcem jest dobrym? Już jeśli proszę brać pana, pod uwagę tylko warsztat. Ja mówię, będąc dobrym fachowcem, czy nazwijmy to nawet mając słuszne uwagi, w stosunku do pewnych okoliczności, zdarzeń czy ludzi, to trzeba jeszcze być człowiekiem. Na pewno człowiekiem dobrym to nie jest. Na pewno jest po prostu facetem, który ma troszeczkę zlasowany mu z różnych względów i gada różnego rodzaju bzdury. Ja zawsze jego fachowość uznawałem, natomiast to, co on robi, to nie jest kwestia fachowości, to jest kwestia jakichś zemst, jakichś żalu, rozgoryczenia, uwag takich, które po prostu, nawet jakby były, dajmy na to, prawdziwe, to nie robi się tego w ten sposób, w jaki on, chcąc najnormalniej w świecie zniszczyć człowieka. To tyle. Pojawiają się artykuły, teraz teksty, w których są przemycane informacje, mówią siatkarki właśnie nie pod nazwiskiem, o tych błędach, o tym, że z trenerem Matlakiem już nie chcą współpracować niektóre. Co pan czuje, co pan myśli? Pewnie, jeżeli to jest prawda, jeżeli to są autoryzowane wypowiedzi, to chętnie bym
się z nimi zapoznał, bo ja widziałem tylko taki jeden artykuł pana Iwańczyka na ten temat i w jakichś innych tam akurat materiałach nie miałem okazji gdzieś tego wiedzieć czy słuchać. I powiem tak, że zawsze po prostu w pracy z zawodniczkami i z tymi również było takie stwierdzenie, ono zresztą było cały czas realizowane, jeżeli coś na tych treningach jest nie tak, jeżeli coś wam się nie podoba, jeżeli czego jest za mało albo za dużo. Jeżeli są jakieś inne wasze spojrzenia na pewne rzeczy, mówcie, drzwi są otwarte i zawsze z tych uwag będę korzystał. I nic takiego się nie działo, więc jeżeli dzisiaj ktoś wyciąga takie rzeczy, nie pod nazwiskiem, nie pod, dajmy na to, konkretną jakąś osobą, która by to powiedziała. Zaraz mi ktoś powie, no bo się boją, że pan jak jeszcze zostanie ten kadry dalej, no to może się z tego powodu mścić. Więc no, jak ja mogę to przyjmować? No, jest mi bardzo przykro, że takie rzeczy się ukazują, ale nie sądzę, żeby one były w większości od zawodniczek, tylko od po prostu tych ludzi, którzy... No akurat o jednym z nich żeśmy rozmawiali, a mówię pewnie jest...